Pierwsze sesje nowych rad gmin i powiatów już za nami. Nowe przepisy nałożyły na samorządy zupełnie nowe 3 obowiązki. Transmitowanie obrad rady na żywo w internecie, publikację nagrania tejże sesji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obowiązek publikowania imiennych wykazów głosowań radnych. Intencją ustawodawcy było zwiększenie kontroli społecznej nad poczynaniami samorządów. Czy samorządy poważnie potraktowały nowe obowiązki? Nie wszystkie. W mieście i w gminie Suwałki, w Raczkach czy ziemskim powiecie suwalskim wszystko zostało przygotowane na czas i porządnie. Niestety wśród gmin Suwalszczyzny są i takie, które nowe obowiązki potraktowały mało profesjonalnie. W gminie Wiżajny czy w Rudce Tartak nie przeprowadzono w ogóle transmisji posiedzenia, a o znalezieniu w Biuletynie Informacji Publicznej pliku z zapisem sesji nie ma co marzyć. Na próżno też szukać pliku audiowizualnego z zapisem posiedzenia radnych z gminy Szypliszki. Tutaj wprawdzie transmitowano sesję, ale póki co nie udostępniono jej zapisu. Wiele samorządów przed wejściem w życie przepisów dotyczących transmisji, retransmisji i wykazów głosowań obawiało się kosztów, jakie będą musiały ponieść na realizację tych obowiązków. Z informacji przekazanych nam przez poszczególne urzędy gmin wynika, że na ten cel najwięcej wydała gmina Suwałki, która za urządzenia do utrwalania transmisji i systemu głosowania zapłaciła nieco ponad 17 tysięcy złotych. Najmniej wydała gmina Bakała-Rzewo, niespełna 4200 złotych.